Witam wszystkich bardzo serdecznie w mojej kolekcji kaset VHS. No, chciałem na początku się przyznać, bo ja ostałem pod koniec roku, w święta, ostatnie kasety VHS. Już więcej nie będę już kupował, nie będę już dostawał. Już skończyłem swoją przygodę, może kiedyś też powrócę. Po mojej zbiór ponad bodajże 428 kaset, z czego niektóre tego raz, z czego 3 mają, gdy mają tą samą wersję dla domowej wideoteki, ma inny początek. Zacznijmy! Pierwsza to jakaś tam... Jakiś tam film niestety ktoś skasował, bo tam zamiast tego jest... Rybka z Wadawandą. No a po nim jest fragment... skrótu NBA, mecz Miami Heat versus chyba Miami Heat versus New York Knicks. No, kiedyś były te czasy, bo w tym samym roku, podczas kasety Lato w Kołobrzegu, Skaner wtedy nagrał piosenkę o nazwie Koszykówka. No i ktoś się przyznał, że właśnie wspomina sobie czasy kosmicznego meczu i było na fali popularności NBA. No i legendarny głos Włodka Szarowicza. Hej, hej, tu NBA. Ach, mój tata pamięta też czasy, jak oglądał finały z udziałem Michaela Jordana. No i tyle było. Tutaj mam drugą kasetę, też niestety ktoś skasował. Bo tam jakiś tam kaseta z tymi teledyskami. Więc pamiętam jakie tam, trochę pamiętam jakie były te disku. Be Free, Tonight, and Tonight chyba to się, nie wiem. Be Free, Westlife, Garrett Gates. Ja pamiętam, Garrett Gates wystąpił w pierwszej edycji brytyjskiego Idola. Bodajże Wielka Brytania jako pierwsza wprowadziła ten program. I bodajże Polska była pierwszym krajem, gdy kupił prawa na produkcję tego programu. Nie pamiętam, czy tak było. Ale... Tutaj jeszcze był ten urywek teledysku Cheeky Girls, Master Blaster, z piosenka Hypnotic Tango. Ja pamiętam jeszcze jedną taką piosenkę. How old are you? Który był użyty w pierwszej składance Max Mix. Jeszcze ja pamiętam czasy, jaki był jeszcze program. Był jeszcze Ira, był kiedyś taki zespół, jeszcze grają. Z piosenką Bez Ciebie znikam.
Ja pamiętam, jak na 30 finale biedny wokalista wtedy tak rozrębanie, że głowa mała. Podczas piosenki Nadzieja, który koncert zespołu Ira bodajże było kilka minut po 20, po światełku do nieba wtedy. Ja pamiętam, w telewizji leciał zespół Queen I Want It All. Ale podczas mojej kolekcji kaset magnetofonowych wspomnę, czy był w tym roku zespół Queen, czy nie. Co tu ja jeszcze pamiętam? Co tu ja jeszcze pamiętam? Co tu było jeszcze? Eminem, Lose Yourself, piosenku z płyt mu 8 mila, Stachurski, Kate Ryan, wtedy była. No, był rok po wielkim sukcesie jej pierwszego singla. I potem było przy Decision T, które było skoverowane przez Milan Farmer, chyba to ja pamiętam. I Libertine. I ja mam tam płytę French Connection, gdzie były jej francuskie przeboje. Było Libertine, był Decision T, była Ella Ella, która w oryginale śpiewała Friends Girl, zwyciężczyni Eurowizji. Dużo, dużo, dużo przebojów tam było. Kolejna kaseta. Piąta pielgrzymka papieża do Polski. Tu były czasy różnych. To jak byłem na świecie. Kilka dni po moich narodzinach papież przyjechał do Polski. To był mocny program kiedyś. No, co wtedy to były czasy. Ja pamiętam, jak o tym wspomniałem, kiedy 2023. Gdzie zmarł emerytowany papież Benedykt XVI. Ja pamiętam jeszcze te czasy, jak w tym roku minie 10 lat od wyboru Franciszka na nowego biskupa Rzymu. Pierwszy po kilkuset latach papież spoza Europy. No rzeczywiście, ja nie żartuję. Tutaj mam Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Tu mam część pierwszą, część czwartą. Bodajże chyba to była chyba albo czwarta, albo piąta, bo czwarta. To prawdopodobnie mógł być Eurokonkurs, a piąta chyba to były najlepsze występy, najlepsi z najlepszych. A ta pierwsza, ta brązowe aplauzy, druga to srebrne, trzecia złote aplauzy itp. itd.
Nie wiem, czy podejście ten festiwal chyba jeszcze istnieje. Ja pamiętam, kiedyś natrafiłem na tej stronie na festiwal piosenki tańca w Koninie. I zawsze jak rozpoczął się ten program, to wybuchały fajerwerki na scenie. Najbardziej prześmirowany był ten Jerzy Kryszak, który wtedy prowadził. Trochę zachował się jak konferencję Gdańskiego pierwszego Wielkiej Orkiestry Świątecznej, po prostu, że się darł. Boże święty, koszmar stulecia. Tutaj mamy O kogo biega. Fragment z 22 października. To był dosłownie dzień. Dzień po pierwszym historycznym w polskich milionerach pytaniu za 1 000 000 zł. Dosłownie. Bo bodajże jeszcze chyba trwał turniej mistrzów, albo był finał turnieju mistrzów. Drugiego turnieju mistrzów, gdzie rodzina Kitów wygrała samochód Fiat Punto 2. No tego się nie da zapomnieć. Tutaj mam 22 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki Tańca w Koninie. No o tym mówiłem, jest Unii Udyke. Mam tutaj Mortal Kombat, był kiedyś taki film na podstawie gry. Pokémony. 2 razy w tym roku wspomniano o fenomenie Pokémonów. Dlaczego ja wyciągnąłem? Bo tutaj mam tu przygotowane to drugie półrocze czasopisma PSXXI, bo o jednym filmie będzie mowa. Czytając grudniowy numer, bo tutaj to słychać, że to. I wtedy w numerze grudniowym, czyli w 304 numerze PSXXI, pisało skandal rodem z Pokebola, ale nieco wcześniej w numerze 295. A co w tym numerze? Było o katach, to Pokémon Trading Cat Game. Niedawno też się zreaktywowały na fali popularności tego serialu. I tutaj Dragon Ball Z. Ach, to były czasy, wyobraźcie sobie Dragon Ball Z. Może ktoś tę piosenkę to już pamięta? Ja pamiętam tą nutę do tej piosenki. To ten refren i to jak to leciało i pamiętam, że wtedy śpiewała Ariane z programu Club Dirty na TVN. Niestety już nieżyjąca, już od kilku lat. Ona śpiewała tą piosenkę. No i tutaj kolejne. Tutaj mam 50 lat panowania królowej Elżbiety II. W maju będzie nowy król. Król Karol. Nie pamiętam to czas, jak wtedy oglądałem na tej stronie te przemówienia świąt bożonarodzeniowe, przemówienia królowej. Nawet w dniu pogrzebu leciały najlepsze te przemówienia królowej Elżbiety II, takie orędzia. I to było wzruszające. Nawet wyemitowano tą ostatnie przemówienie, co płakało miliony ludzi w Polsce. Te ostatnie słowa przemówienia przeszły już do historii. I było wydane przez Odyssey Video. Tutaj mam
101 Dalmatyńczyków był kiedyś taki film. Leciał ten film. Pamiętacie te czasy? Nie chcę mieć na VHS-ie wersji wulanej. Może ten film kiedyś będę miał. Bo tam grała ta Glenn Close. Ona też śpiewała w tym koncercie Celebration Andrew Lloyd Webbera, też legendy kompozytorskiej. Komponowała m.in. Koty. Koty, legendarny musical Koty. Ach, to były czasy. No i tutaj mam tą drugą część, Londyńska przygoda. Tutaj mam taki film. A Botowie prawdziwi? Jakiś tam film z jedynki, nie pamiętam kiedy to było. Nie pamiętam co to było za film, kiedy to było. No niestety, nie dowiemy się. I na antenie Polsatu potem, gdy napisy początkowe już się kończyły, wyemitowano losowanie Totolotka. I w czasie jak skończyła się czołówka, to zamiast 20th Century Fox Presents, to było Fox 2000 Presents. Głupie, co nie? Dobra. Ja tutaj mam Akademię Pana Kleksa. W okładce ktoś tu palnął i zamiast napisać Przygoda Księcia Mateusza, chyba tak się nazywała ta część. Ktoś palnął i napisał Tajemnica Księcia Mateusza. No, w drugiej części mamy Tajemnicę Golarza Filipa. Ale taka ciekawostka, bo w nowym roku, gdzieś w nowym roku bodajże, leciała premiera bodajże pierwsza część Pana Kleksa w kosmosie, którego jeszcze nie było w antenie. Antena miała emitowane Akademium, miała emitowane podróże, teraz kosmiczną podróż Pana Kleksa. Brakuje mi jeszcze Triumfu. Taka fabularno animowany film. No pamiętam, też oglądałem. Ponoć niedawno pojawiła się pogłoska, że będzie nowa wersja Akademii Pana Kleksa, ale tym razem w roli Ambrożego Kleksa ma grać ten Tomasz Kot. Ale czy będzie równie lepszy niż pierwsza wersja filmu? Nie wiemy. Tutaj mam taki fragment. Mam tutaj niestety dwie przygrywy, jeden nagranie z telewizji. Akademia Policyjna 3, Powrót do Szkoły. Był kiedyś taki film. Wszystkie części od pierwszej do ostatniej, siódmej części.
Brakuje mi jeszcze animowanego serialu o nazwie Akademia Policyjna. To byłoby jeszcze ciekawiej. Jeszcze mam taki film, Dziewczyny z Poprawczaka. Myślałem, że to jakieś porno, ale to jakieś inne tam. Ta akcja wydana przez. No ale to pierwsze było bodajże wydane przez Kontal International Limited, a drugie to od Elgaz. Jakiś film dla dorosłych to było, no. A to ostatnie, trzecie to taki fragment. Temat The Clip z programu pierwszego telewizji w Sylwestra 89, tak zwanego ostatni dzień PRL-u. I potem w 1990 rok stanęliśmy w nowej rzeczywistości. W rzeczywistości trochę amerykańskiego świata i tu no i tutaj wtedy były czasy, bo już rok, dekada zmian w Polsce. Między innymi pojawiły się pierwsze fast foodowe amerykańskie restauracje typu McDonald's, typu KFC, Domino's Pizza, Burger King. Ach, to były czasy. Pojawiły się pierwsze komercyjne stacje radiowe, między innymi w latach otwarto RMF FM, Radio Gazeta. Te po tygodniu zmieniono na Radio Z. Radio Opera FM, Radio S. Które teraz jest pod nazwą Radio SK. Niestety w moim mieście Radio SK nie można już odbierać, bo Chińczycy zniszczyli nadajnik i nie da się już odbierać tej stacji. Ale jest niestety w wersji satelitarnej na dekoderze. Niestety bardzo mi przykro, ale szkoda. Miałem nawet na miesiąc poznańską wersję Radia SK, też tam. To też Chińczycy zniszczyli nadajnik. To była zemsta za to, co mówili o Chinach. No i temat na klip, jak mówiłem, Papa Dance. Ja czytałem przez zespół Papa Dance z naszymi tam filmikami tutaj. Zarazem końcówkę, bo tu śpiewali piosenkę, temat. Śpiewali Nasz Ziemski Jeden. Twój Ziemski Jeden, przepraszam. Taka piosenka. No i na końcu ten urywek instrumentalnej wersji temata klipu, bo już program się kończył. Bodajże po emisji tego programu wyemitowano Teleexpress. No, temata klipu było na płycie na Ziemskie. No ja pamiętam i no i na tej płycie było oczywiście It's a Simple Song. Bo jeszcze nietykalni, ale byli inni nietykalni. Nietykalni skamieniałe zło śpiewał Kombi i to na płycie Tabu. Jeszcze ja pamiętam Skylight. Ciało i talent i ten twój ziemski jeden. Ale Papa Dance nagrał jeszcze kilka fajnych płyt z poprzednich dwóch płyt, czyli Panorama Tata z pierwszej kasety, pierwszej płyty. Jeszcze pamiętam Nice Story, jeszcze pamiętam Maxi Single. Pocztówka z wakacji chyba to.
Co to ja jeszcze pamiętam? Co ja tu jeszcze pamiętam? Oj, oj, oj. O la la, kamikadze, wróć. Jeszcze pamiętam tą miłość z Walkmana. No, nawet pamiętam tą piosenkę z filmu Zenek, gdzie... No, w Nowy Rok nawet leciało, niedawno w telewizji, na Pulsie. Ja pamiętam, jeszcze 1 stycznia kojarzy mi się, ale wspomnienia z sylwestrowo noworocznego wieczoru. Pamiętam wtedy. Na antenie. Na antenie dwójki wtedy telewizję śniadaniową prowadziła ta Kasia i Maciek, czyli to telewizyjne małżeństwo. Bo to drugie małżeństwo bodajże niestety oglądałem. Więc co nowy prezes TVP zrobił? Prowadził z powrotem tych, których nazwiska nie wolno wymawiać? To mnie rozwś... To... Tak mnie... I tu dużo... Bo on chciał zobaczyć... Bo on uwielbiał tych prowadzących i tych szalone... I te... A w TVP kobieta w nocy lecą ich pornole, jak na tam. Co mnie... Nie podobało mi się ta podstawa tego prezesa TVP i tyle nowego i dziękuję, dobranoc. Bo on chce, żeby napisali się do legend TVP i... No i tutaj... Pamiętam... Gdzieś tam 2 stycznia... Prowadzi ten program. Jeszcze ja. I w Familiadzie była gra zwyczajna, w Call of Duty też. Jaka to melodia był finał roku. No ja odpaliłem na radio RMF FM, nie chciałem, nie było już radia SK, bo się dowiedziałem kto w tym gdzieś tam wyczytałem, kto wtedy wygrał gorącą setkę i jak wiemy, wygrała ta Sarah, pierwsza artystka. No i nie możecie w to uwierzyć, co ja niedawno się dowiedziałem. Urodziła się 2 dni przed premierą teleturnieju Jaka to Melodia, czyli 2 września 1997. No ale może kiedyś sobie te aktualizacje podsumowania roku dekady lat 90. to będziemy wspomnieć o niej. No i to... No i to też były czasy. No i potem ten... Ja słuchałem Sylwestra w RMF FM. Nie jadłem chipsów, tylko tam... Bo tak przejadłem się po pizzy. No i... Czekałem na północ i wtedy wzniosłem szampana, włączyłem na niemiecką telewizję na odliczanie noworoczne. I w radiu leciało Radio of My Life, a potem leciała Up My Happy New Year. To też, to kojarzy mi się z dzieciństwem, też te czasy były. No i tutaj, no i potem ten nowy rok. I tu co godzinę, kilka strzał fajerwerków. Do 4 rano. O 4 nad ranem zarazem. Szok tysiąclecia, drodzy widzowie. Kolejna kaseta. Ale chcę to, ale jeszcze zapomniałem, bo zanim o tym filmie, bo. No i potem się obudziłem.
I potem był ten premiera pana Kleksa w kosmosie, chyba to była pierwsza część, albo druga, nie pamiętam. No i jeden z przerw, gdy przełączyłem i patrzyłem, czy skończyła się przerwa, widziałem jakąś reklamę środku farmaceutycznego i na dodatek w wersji dla niesłyszących. Co mnie nie podobało mi się to. I potem leciała bardzo kontrowersyjna reklama Ibuprofenu, takiego leku dla niemowląt. I reklamę po pierwszej emisji w antenie skasowano. Wszystkie kanały telewizyjne to samo zrobiło. No i potem w Familiacie był pojedynek dwóch najlepszych drużyn 2022, bo były same drużyny. Pasjonatki, które występowały w wielu, wielu turniejach, między innymi w Kole Fortuny, czy w Fabank, czy w 1 z 10, jeszcze w rekinach kart, itp. No i Aleks wygra. No i w Sylwestra leciał Aleks sam w domu. Pamiętam. Nawet leciał w Nowy Rok. Pamiętam te czasy. W Nowy Rok leciał też Aleks sam w domu. W 2004 roku. No i potem był ten Final World Idol. Albo Final World Idol. I wszyscy, którzy byli w tym polskim studiu Idola, wszyscy mieli koszulki takie, nie pamiętam jakie miały wzory, no ale szkoda. No i tego co się dowiedziałem, że Maciek Rock powróci do prowadzenia w Polsacie i będzie nowym prowadzącym programu Twoja twarz mi znajomo. To będzie pierwszy sezon, jak mówiłem, w kwietniu 2023, gdzie będzie jeden zwyczajny uczestnik i siedem celebrytów. No i w Kole Fortuny było to samo. W Jaka to Melodia niestety był taki 30 finał roku w historii, gdzie jedna uczestniczka odgadła błędnie tą ostatnią piosenkę. No i tutaj mamy Alfred J. Kwak. Ale w sprawie ciekawej, bo ta para Gosia i Olek, tych nazwiska nie wolno wymawiać. Zostali nowymi prowadzącymi. Od czwartego odcinka są nowymi prowadzącymi Sanatorium Miłości. To będą nowymi prowadzącymi The Voice Senior, będą nowymi prowadzącymi Rolnik Szuka Żony. To mnie wkurzyło. Prosiłem rodziców, żeby nie oglądali tych prowadzących. Ja pamiętam, jak gdzieś w maju, co babcia ogląda, i tu babcia oglądała ten kontrowersyjny program taneczny DSSS i krzyczałem, żeby nie oglądała tych prowadzących. Powiedziałem babci, żeby nie oglądała. I babcia pytała, i tak brzydko, i tak. No i nie wiem, nieważne, to był żart, ale nie oglądaliśmy, bo jurorzy sami prowadzili. Przepraszam, bo jurorzy sami prowadzili, naprawdę. Pierwszy, drugi odcinek, drugiej części drugiego odcinka wyrzucono tą Basię Kurczej Szatan. Podczas zapowiedzi drugiego występu pierwszej części pierwszego odcinka wyrzucono ten Macadamian Girl. I tyle. Tutaj mam kolejną kasetę. Alive. Dwa twardach. No i tutaj też ten film zdany, wydany 30 lat temu już. Mama mi kupiła od retroarchiwizacji. No wtedy od retroarchiwizacji w 2021. Pierwszym
Potem za... gier na PlayStation 1. No wtedy pamiętam, kupiłem wtedy Gran Turismo, kupiłem World's World Party, wcześniej to gram. Niedawno natrafiłem na pełne odzywki Warsów. Rodzicom chciałem pokazać te polskie odzywki. I już jeszcze takie odzywki, pamiętam, Tora, 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 albo Pozwól żyć, to też taka odzywka była. Przestań, niech no cię złapie. Tutaj już jeszcze takie odzywki, raz śmieszne, raz głupie. Najbardziej pamiętam we wszystkich treściach chłopców bluesmana, który nie tylko coś mówił, ale także coś zaśpiewał. W GTA 2021 zaprezentowała te odzywki Wormsów z Worms, z Bluesmana z Wormsów, część czwarta, czyli totalna rozwałka. A w Wormsach 3 był inny bluesman i coś innego zaśpiewał niż to, co w Wormsach 3. Było kilka takich piosenek. No. Kolejna, Aladdin. Też taki film tam. Ale trochę mi się kojarzy, że było w jednej z części czarodziejskich odpowieści. To było chyba 8 numer, nie pamiętam. Tutaj mam prawie całą trylogię Asterixa. Tu mam Asterix Gal. Co z polskim lektorem. Tu mam Asterix Kontra Cezar. I tu mam też tu piracką kopię filmu. Asterix Zwycięstwo nad Cezarem i udźwiękowiony bodajże w Polsce. Gdzieś pirackie to było. Asterix w Brytanii. Asterix 12 prac Asterixa. I Asterix Wielka Bitwa. Brakuje mi Asterix i Kleopatra. Oglądałem tą animację, bardzo fajne. Tutaj mam Austin Powers Złoty Członek. Kiedyś ten film oglądałem. No i w tym filmie grała ta Beyoncé Knowles. No to mam kolejną kasetę. Awantura klasę, a switchowy gry od 1 do 14. Ja ten tu nie kojarzę. Oglądałem tutaj. Najbardziej się śmiałem z komentarzy poszczególnych odcinków. Na przykład w 52 padła najgłupsze oddanie mistrzostwa w awanturach o kasę, bo w 52, 85 i w 117 odcinku. W 52 podczas przed zadaniem ostatniego pytania drużyna mistrzów chciała odkupić gracza za... Gdyby odkupili za 1400, chyba pamiętam, mógł być remis. Byli na tyle głupi, że chcieli oddać mistrzostwo sfaworyzowanej przez publiczność zgromadzoną w studiu drużynie żółtych. W 85, gdy ta drużyna, która pokonała wtedy AC Mistrzów, kupiła za wszystko, oddając mistrzostwo bez walki, czarną skrzynkę. Na wczoraj skrzynce był ogórek kiszony. Niektórzy twierdzą, że to najgorsza drużyna mistrzów, ale niestety nie. Była nawet najgorsza drużyna mistrzów, która miała bodajże ponad 2900 zł. I w 117 odcinku drużyna mistrzów kupiła podpowiedź i przewaliła. I oddała wtedy mistrzostwo. Gdyby nie kupili podpowiedzi, mogli wygrać. To była głupia decyzja kapitana drużyny mistrzów. Tutaj mam Babe Świnka z klasą. No, też to pamiętam. Kiedyś, nawet w telewizji nawet to leciało.
Tutaj mam Babe Świnka w mieście, tą drugą część, mam już pełną trylogię. Wszystkie są z wypożyczalni, dostałem wtedy od szkoły, bo kupiła. Tutaj mam Bambi, mam tu w dwóch kopiach, mam tu piracką, Purple, Home Video, to taki pirat. I jak były piosenki, nie było już tłumaczenia lektora, ale mam tu wersję dubbingową. Jakiś jest znany lektor tam czytał. Oglądałem to i nie było tam tej. To był lektorem, nie udało mi się znaleźć informacji. Ale na szczęście tu mamy wersję z dubbingiem. Ale ma inną końcówkę. To było już koniec oryginalnej części, to już były napisy. Spis z twórców polskiej wersji i spis wydania specy. Tu kto wtedy. No, to było bodajże nagrana gdzieś z czasów wojennych lub z czasów PRL-u. Tutaj mam też takie filmy kiedyś. Jakiś tam Barbie jako Rozszpulka. Kiedyś natrafiłem na Barbie Przygody Księżniczek. Był taki film chyba. Anioł Ciemności. Też był taki film. Informacje tele. Mam taki urywek niestety. Buffy. Postać wampirów. A 11 lat wcześniej był film, który niestety nie osiągnął takiej popularności. Niedawno nawet pożyczyłem książkę 1001 filmów, które musisz, programów, seriali, które musisz obejrzeć. Między innymi był ten Buffy Postrach Wampirów, byli Przyjaciele, był Fort Boyard, było Takeshi's Castle, ten mój ulubiony ten turniej z dzieciństwa, Koło Fortuny, What's My Line. Co tu jeszcze pamiętam? Milion Jacht, czy Deal or No Deal? Ty grasz, czy nie grasz? Big Brother, The Voice, X Factor, Strictly Come Dancing. Pop Idol. No tutaj też wspomnienia z czasów tam. No i jeszcze ja pamiętam taki teleturniej gdzieś na Polsacie leciało. No to tam mam Kawał wśród ludzi, 24 godziny. Idol, wyniki na żywo. Kuba Wojewódzki, niestety fragment. Postmortem i prognoza pogody. No. To tam mam Baśnie braci Grimm. I tutaj mam w dwóch dwie części. Tutaj mam Baśniowy świat Hansa Christiana Andersena. Też bardzo wspomniany. No nie, też nie trzeba przedstawiać. Tutaj mam Batman Forever. Tutaj mam Baw się już Stary to Beast. Pierwsze, kap, kap, kap. Taka ciekawostka, bo kiedyś natrafiłem w programie porannym Punkt Sieben, bodajże, gdzie wspomniano tą, która była słońcem Teletubbiesów w pierwszych latach istnienia. I pokazali ją, jak się zmieniła przez 20 lat, 5 lat. I pokazano tych losowo wybranych przychodniów i pokazali zdjęcie, że nikt się nie spodziewał, że to rzeczywiście ta z Teletubbiesów, która użyczyła słońce. To były czasy, wyobraźcie sobie, ja pamiętam te różne takie.
Oj, tato, jestem miś i bawić się dziś, bo a jeszcze jestem lew, to były czasy, bo niektórzy to się bali nawet. Był nawet odcinek, który nie był dopuszczony do emisji, ale pokazano w oficjalnej stronie, w oficjalnym kanale Teletubbiesów. Dobra. Ciach. Nieważne. Kolejny tutaj mam Beethoven. To jest polskim dubbingiem, on jest polskim lektorem pirackim. Tutaj mamy też dogrywane programy z telewizji. Jaś Fasola, uwaga na dziecko. O. I tutaj napisałem pal, sekam, pal, bo to Andrzej 97, bo wtedy jedynka jeszcze emitowała w sekamie. I LPS, nie pamiętam co to było. I to było w pal. Pamiętam, że jednym z prowadzących był ten Krzysztof Szewczyk. Był kiedyś taki gwiazdor telewizyjny. Tracił tą. Te, Jarmark. Z tym Włodkiem Siętaskim i Wojtkiem Pianowskim. Tym twórcą tej nowej wielkiej gry. Benefic do laskowika z tyłu sklepu. Też się pamięta. To były ostatnie lata, gdy polskie dystrybucje miały te dmuchane pudełka do VHS-ów. Tutaj mam Benjamin Blümchen jako detektyw. Bodajże gdzieś z RFN-u to było. I wydane przez kiosk. Tutaj mam też trochę straszne. Bezpieczeństwo dziecka. Niektórzy się bali. Bo w tym icebergu ktoś tu zrobił te postrachy waszego dzieciństwa i było o tym programie kryminalnym, było o bezpieczeństwie dziecka, kraina grzybów. Kiedyś ten kompozytor do muzyki z krainy grzybów udzielił wywiadu, pokazał swoją. Kiedyś nie pokazał swojej twarzy, ale pokazał i może kiedyś kupię jego kasetę. Latam lutym. To trochę takie nie dziwne przeboje, ale się spróbuję. Nie wiem, ile to kosztuje tam. Co tam mam kiedyś taki program był kiedyś. Big Brother, zobacz więcej. Niedawno natrafiając na odcinki milionerów. Ktoś rzucił pierwszą część pierwszej gry, pierwszego odcinka specjalnego z udziałem gwiazd programu Big Brother. To nawet ukazało się dzień później. Bo to dwie pary były z pierwszej serii, czyli nie pamiętam kto wtedy tam było. Monika i Gulczas oraz Alicja i Sebastian, no. I tutaj w tych innych edycjach był ten Arek. Ilodą, chyba to nie pamiętam. Monika i Piotek z trzeciej serii, jakaś tam kobieta z Wojtkiem Glancem, ten brzuchomówcą całym. Tutaj mam Big Star Party. Był kiedyś taki program. No i tutaj też to różne te programy. Sara i Leon Zawodowiec. Tutaj jest A Dangerous Place. Nie wiem kiedy to było. Bodajże przed świętami. Sprawdzając wigilijne bloki ramówki, to nie wiem. Tam, jakiś tam. Tutaj mam Billy Elliot. Tam. Tutaj mam Blef niewidomego był, ale ktoś napisał, zamiast Blef niewidomego napisał po prostu Blef.
To trzeba taki film, gdzie większość to pamięta. Bodyguard. Dobra, tutaj nieważne, tutaj mam Bully. Zresztą pamiętam te czasy. Tutaj mam. Musiałem uciec, bo ten nie będzie nic wspomniane. Tutaj mam Brzdąc w opałach. Mam tu wersję z polskim dubbingiem. Ale w postaci jest wersja z polskim lektorem. Tutaj mam Brzydkie kaczątko. No, tutaj mam Nieprawdopodobna przygoda z Badziem, też unikat. Busty Bill. Tutaj też był kiedyś taki serial. Captive. Nie pamiętam, kto wtedy był lektorem, ale bodajże ktoś napisał, że to bodajże ze stycznia ta kaseta, bo tu ta pierwsze logo Debelu było. Tutaj ma taki film, Casablanca. Nawet leciał w Sylwestra z Mejrado w Młodo TV. Czytałem Kacper Narodziny Duszka. Tam czyta Lucja Szołajski. To też tam. Czytałem Charlie i Fabryka Czekolady. No. O! To mam taki film. Chłopaki nie płaczą. Niedawno ten. Grucha. Ten po prawej. W tym różowym sweterku. Grał w reklamie Unika. Tutaj mam też taką kasetę. Cicha noc, rodzinne kolędowanie. Pamiętam te czasy, wtedy było wydane we współpracy z firmą, kompanią telewizyjną ITC. To istniała nie w 96, a w 95. Istniała przez 11 kolejnych lat. No i wydała między innymi ten program 30 ton. Pamiętam do dziś tą tyłówkę 30 ton. Nie licząc tego z pierwszego miejsca. No i wtedy muszę się pożegnać, powiedział do zobaczenia w kolejnym notowaniu 30 ton i napisy. No i tutaj 30 ton, 30 ton, 30, bo gdzieś tu strona internetowa 30 ton i koniec programu się zbliżał i ta firma, a zarazem kompania telewizyjna ITC, produkowała kilka programów. Między innymi Graj z Kuroniem, Gotuj z Kuroniem, Kuroń Raz. Było nawet Śmiechoteka czy Beczka Śmiechu. No, te programy produkowała właśnie ITC. Do dziś mam przed oczami to logo. I w tym 30 ton ten lektor, który i wszyscy bodajże się bali, że on jest to, żeby doczytać do końca. Tak szybko potrafi, że taki polski rap god. Taki prezydenterski rap god. Polski prezydenterski rap god. Tak, lektorski rap god.
taki, no, pamiętacie. Tutaj mam CD Comfort, powrót do formy. Kiedyś CD prowadziła taki program House of Style. No i w MTV nawet leciał nawet kiedyś taki program Singled Out, czyli taka oryginalna amerykańska wersja programu Rykowisko. Tutaj mam CD Crawford, Sheffield Bunny, wydane przez Europol. To pierwszą czytała ta Tomasz Knapik i jakaś tam kobieta, ale pamiętam nazwisko, Rogińska. Takaś, tak. A to nie pamiętam, kto wtedy był lektorem. Tutaj mam cudowny. Nie, to drugie to ta Rogińska, to czytała ta obietnica. To za chwilę niebawem to będzie ten wspomniany duet, Knapik i ta Rogińska. No. Tutaj mam Cudowny Świat Disneya. Był kiedyś taka seria. O, tu jest Czarny Orzeł. Kiedyś był taki film. Niedawno nawet w telewizji Puls leciało. Ale tą wersję czyta Wojciech Dziwulski. Ten pan z telezakupów Mango. Tutaj mam Czodziejka Zam. A w sprawie tych zakupów Mango z poprzedniej kasety, najbardziej mi się kojarzy z tą reklamą kwadratowej patelni, bo niektórzy pamiętają tą melodyjkę, trochę przypominającą Gliniarza z Beverly Hills. Tutaj jeszcze ja pamiętam. Dobra. Jeszcze pamiętam ten odtwarzacz DVD Mango. Ten Klaudiusz i Janusz wtedy prowadzi. Tutaj mam Czego pragną kobiety. Tutaj mam, kupiłem gdzieś w Lombardzie, takiej sieci Lombardu, Lombardzie 66. Czerwony Korsarz. Był kiedyś taki film. Tutaj mam Czworonośni Muszkieterowie, ja mam w dwóch filmach. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i Doktalian przybywa. Obliczyłem według kolejności katalogowej. Tutaj mam Das Mysterium der Kolchose. Wyczytając gdzieś styczniowy numer, wspomniano o UFO, które wyczytałem, że 3 razy odwiedziły Polskę. No ale o tym jest nieważne. Tutaj mam Dawno temu w trawie. O, tutaj mam też takie filmy. Dead Man, Lady Killers, czyli Zabójczy Kwintet i Charlie i Fabryka Czekolady, bo miało być z grudnia, nie z listopada. Przepraszam. No. Tutaj mam Denis Rozabiaka, Nowe Kłopoty. Był kiedyś ten film. Niedawno zmarła ta Betty White. Tutaj mam Detektywi z podwórka. O, tu mam Dinozaury podróże w czasie i przestrzeni. O, Doktor Wu, robot. Nie można uwierzyć, że bodajże w tym roku minie 60 lat od pierwszego odcinka Doktora Wu. Bodajże wcięło się do tej pory chyba 13 aktorów tego głównego bohatera. Wśród nich była jedna kobieta. Tutaj mam taki film, który dostał na święta w 2022. Doktor Żywago. Wydanie dwukasetowe. No i tutaj i to jest zwycięzca 5 Oscarów.
I kto tam grał? Żadnych nie pamiętam. Żadnych tych aktorów nie kojarzę. I ta książka, ta powieść została uhonorowana Literacką Nagrodę Nobla, a pisał Borys Pasternak. I to jest wydane z amerykańskiego oddziału MGMUA Home Video. No i na dodatek tutaj to skoro kto w poprzedniej kolekcji kaset trochę wspomniałem co to stara świata w 2021, to w 2022 też wspomnę, bo tam no na pierwsze dostałem wtedy dwie gry na konsolę, jedno na PlayStation 2, drugie na PlayStation 3. Czyli pierwsza to Want to be a Millionaire Party Edition. Też można grać na kontrolerach PS. No i tutaj jeszcze takie typy gry. A druga to Igrzyska w Pekinie 2008. Kolejną rzeczą, to ja pamiętam, był ten klaser na Dobonet. Ja tu monety z PRL-u tu posiadam, to włożyłem. Ale niektóre zostały i kiedyś kupię kolejne. Jeszcze ja pamiętam, to są też książki. Święty Mikołaj wiedział o tych książkach, prosił Mikołaja, żeby nie przyniósł pełnej trylogii książek Harry'ego Pottera, bo ja tylko pożyczyłem. Bo w roku ćwierćwiecza Harry'ego Pottera chciałem czytać wypożyczoną, a nie kupioną gdzieś tam. Ale Mikołaj wiedział. Ale mama przy... I tyle. Nawet na święta dostałem tutaj książki. Ja dostałem 5, bo Święty Mikołaj wiedział, że chodzę regularnie do biblioteki i pożyczam jakieś tam fajne książki. Niedawno oddałem 3 książki Wiedźmina, komiks o Michaelu Jordanie. Film na DVD Park Jurajski sprzed 23 lat i trzypłytowy album Queen Greatest Hits. Na sprawie ciekawej, bo na tej Bo tutaj jeszcze takie piosenki. Na pierwszej płycie mamy Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust. Mi się kojarzy z zapowiedzią po totalnej porażki w trasie. Bicycle Race. Jakiś Mruczek zrobił to w swoją wersję. Don't Stop Me Now. Somebody to Love. Flash. We Will Rock You. I We Are the Champions. Te dwa największe przeboje w końcu płyty. I tu na drugiej płycie mamy Under Pressure, A Kind of Magic, Radio Gaga, I Want It All. To oczywiście, bo 30. finał orkiestry, większość wie o co chodzi. I Want to Break Free, Breakthrough, We Want to Live Forever, The Invisible Man, kojarzy mi się z tą grami wideo. The Show Must Go On i One Vision. To też bardzo mocny przebój. No i na trzeciej płycie takie
Solowe przeboje, też już z gośćmi. Między innymi The Show Must Go On w duecie z Eltonem Johnem, Under Pressure w duecie z Davidem Bowiem, Barcelona w duecie z Montserrat Caballé, Somebody to Love z George Michaelem, Heaven for Everyone, to jest z ostatniej płyty Made in Heaven, Ring of My Own w wersji takiej dyskotekowej z lat 90. Another World Bites the Dust z Wyclef Jean i Thanks God It's Christmas, taki świąteczny przebój. No a wracając do książek, które dostałem na święta. Tutaj dostałem taką książkę PRL po godzinach. Wtedy patronatem tej książki zajął się taka gazeta, takie radio Supernowa. Muzyka mojego życia. To taki wywiad z naszymi gwiazdami. No i tutaj artyści tam byli. 23 rozmowy z gwiazdami polskiej muzyki. Między innymi Robert Gawliński, Kombi, Krzysztof Krawczyk, jakieś tam najciekawsze z dzieciństwa. Ewa Bem, Anita Lipnicka, Goles Orkiestra, Krzysztof Skiba, Muniek Staszczyk, Ryszard Rynkowski, Jacek Cygan, Kapitan Nemo. Lub jak kto woli. Lub jak to woli Bogdan Gajkowski, bo większość wie, o kogo chodzi. Piasek. Artur Gadowski, o tym wspomniałem na początku tej kolekcji. I Stasiek Sojka. Mi się kojarzy z filmem Toy Story. I ty ducha ze mnie masz. Ach, to były czasy, wyobraźcie sobie. No i jeszcze dostałem jeszcze taką książkę. Bo te dwie ostatnie to będzie prawdziwy raretas. Ale przejdźmy do tej do kolejnej książki. Album kulinarny programu poradnego Pytanie na śniadanie. No i na przód okładki widzimy tutaj to Marzenkę i Tomka. K. Tak, bo większość wie, Marzenka niedawno odeszła. Jeszcze 2 lata temu odeszła z telewizji śniadaniowej i przeszła do miasta kobiet w TVN style. Ją kojarzymy z tą magiczną sztuczką z metalowym głosie, a nie uwierzycie, co się działo w styczniu. Pies zrzucił choinkę, ktoś oblał się kremem dzień później, no to takie jaja. Łukasz i Ida, teraz ten Łukasz i Tomek W. Ida i Tomek W. Ci, których nazwiska nie wolno wymawiać, bo większość wie, o kogo chodzi. A z Kasia i Maciek. No i z tyłu, no i tutaj. No i z tyłu ta słynna Marcelinka, ta i Tomek W. No i jakie przepisy tam były? No tutaj wywiady. Jakieś tam pyszne tam znalazły. Camembert z bananem i syropem klonowym, to też coś fajnego. Omlet z rabarbarą i serkiem mascarpone. Jakieś tam pancakes na mleku roślinnym, to się kiedyś zrobi. Jakieś tam, takie ciekawe. Lava cake z musem jabłkowym. Bezglutenowe ciasto czekoladowe. Kwiaty akacji w wytrawnym cieście piwnym z emulsją, z czarem, z mąką. Ja dodaję zawsze bezalkoholowe, bo... No i w wywiadzie tej gości i Olka klnęli.
Bo większość wie, jak oni wyglądali, ale pokazałem to wielokrotnie, to już większość wie i się boi. No, wracając tutaj. No i wystarczy, bo takie przykładowe przepisy wam dałem. Ale te dwa książki, które wspomniałem, to będzie prawdziwy rarytas. Dostałem na święta i uwierzycie. Dwie książki o moim ukochanym teleturnieju z dzieciństwa. I milionów teleturnieju wybrane przez miliony Polaków. Wiecie jakim? Nie familiada. Milionerzy! No, to też to pamiętam. I tam... Ta pierwsza książka, to się dowiedziałem z fenomenu milionerów i kiedyś świetnie kogoś szukał. Grałem w milionerach. Może kiedyś zrobię to... W kwietniu 2024 planuję zrobić recenzję. I książkę Milionerzy sprawdź swoją wiedzę. Tam pytania o tym teleturnieju. A swoje tej książki grałem w milionerach, bo w ostatnim odcinku fenomenu prowadząca tego programu przyznała się, że też fajna książka i czytałam. To samo zrobiłem i też to potwierdzam. Jeszcze dostałem trzy kasety magnetofonowe, ale podczas mojej kolekcji kaset magnetofonowych o tym wspomnę. I jeszcze dostałem trzy płyty DVD. Dwie płyty z pierwszego sezonu Zezy, ukryta kamera. Pamiętam, program Popcorn TV się oglądało. Najlepsza była ta melodyjka podczas programu. Melodyjka z tatowa i... Tutaj mi się przypomina popcorn. Też to pamiętam i trochę to, trochę przypominało. I kosmiczny mecz Nowa Era. O, to były czasy, bardzo mocne czasy. Jeszcze jedna kaseta VHS została na święta, ale o tym za chwilę. To też tak, tutaj mam kolejną kasetę, tapieżniki. A takie sprawy ciekawe, jakieś tam. Ciekawszy bym opowiadał. O, to jest prawdziwy rarytas. 9,5 tygodnia. Pamiętam, wyjechałem z kolegami do Lombardu w Krotoszynie i znalazłem tutaj kasetę 9,5 tygodnia. No i tu wtedy, pamiętam, jak odpaliłem pierwszy raz tą kasetę, to słyszałem głos Lucjana Szołajskiego. No ale na tutaj... O! Ta naklejka się odkleja. Rany boskie, co tu się dzieje. No i tutaj z tyłu tej okładki widzimy tutaj na odwrocie tej okładki widzimy tutaj w zapowiedzi różnych filmów. Jest innymi ten Tajna broń, Kevin za w domu, Świąteczna gorączka, Pani Doubtfire z Archiwum X. No tutaj jeszcze takie filmy tam fajne były. No, tutaj mam Dziki, Dziki Zachód. Też był kiedyś taki film. Tutaj mam Dziwną parę. To ale to nieważne. No tutaj przechodzimy do kolejnych kaset. Przechodzimy do kolejnych rzeczy. O, Egzekutor. Tam grał Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger grał w Terminatorze, a nawet grał w filmie, też bohater ostatniej akcji, też grał w filmie
też wspomniane z dzieciństwa, ja oglądałem tylko raz, może najmniej kiedyś zdobędę. The Running Man, czyli Ścigany. Akcja odbywa się w 2017 roku, czyli 6 lat temu. No, pamiętam tę akcję. W 2015 ten główny bohater Marty McFly trafił do właśnie 2015. A w 98. Max Paradis chciał w 98 roku dostać mieszkanie. No i tutaj kolejne tutaj. Ja już chyba... No tutaj mam taki film. Flaber. Też się dowiedziałem niedawno, bo zawsze myślę, ściszam i sobie myślę, bo tutaj już te książki tam znajduję i tam. Ale to jest nowa wersja filmu z bodajże z lat 60. bodajże.
1963 Flaubert Mikstura Profesora. I w tym filmie grał Fred McMurray. Też grał w tym filmie, tego profesora. W tej wersji, jak widzimy, Robin Williams grał w tym filmie. Chciałem zobaczyć tą wersję Freda McMurraya, co byłoby jeszcze fajne. Nie wiem, czy wyszło na DVD w Polsce, ale to będzie trudne. Tutaj mam fragment, tutaj kolejne tam filmy. O! Tutaj mam jakiś fragment filmu, serialu. I to jest Ksena Wojownicza Księżniczka. Ja najbardziej bałem się czołówki producenckiej z Renaissance Pictures. Ach, to były straszne czasy, mroczne. I logo i film Strażnik Teksasu. Teraz leci na Warner TV i na czwórce, niestety w wersji dla niesłyszących, a w Warner TV to normalna wersja. No i tutaj kolejne filmy. Tutaj mam Gliniarza z Beverly Hills. Oglądałem wszystkie części w telewizji. To oglądałem pierwsza na VHS-ie. Tutaj mam Głębia. Był nawet film z lat 50. o nazwie Pod wodą. Ale ten film chciałem parę lat temu mieć, ale to już bardzo ostre sceny. Pamiętam, jak wykorzystałem fragment filmu, to w zapowiedzi początków kaset VHS 2019-2020 i wtedy melodia z Fort Boyard tu wtedy wplątała. No. Tutaj to kolejne tam filmy. Tutaj mam też film, też kupiony z Lombardów w Kotoszynie, z kolegami wtedy pojechałem. Gris. Ale w sprawie tej waszej, bo o tym zapomniałem. Kupiłem wtedy dwie gry na PlayStation 1. Family Games Compendium. Trzypłytowa gra. I Jimmy Jimmy Wise 2 Cuball. Też była taka gra kiedyś. Tu mamy takie gry, takie Lombard, Bilard, Snooker. Kasyno, Warcami, jakaś gra z automatu do gier. I na dodatek to jest gra z serii White Label. Taka kolekcja gier stworzona przez Virgin Interactive. Tam oglądałem fragment musicalu z 72. Bo fajnie, grał tego jednego ze cwaniaków, ale główny bohater był ktoś inny. Nie pamiętam. Tutaj mamy kolejne filmy. Tutaj mam Hanna-Barbera składanka bajek. To tam wtedy w jeden z tych filmów grał ten Jan Kociniak, wtedy stworzył tą musical o zespole Republika. I tutaj Gata Giga Price, to wtedy musiał się dać trochę na chłopaka. I wypożyczyłem wtedy dwie książki. To ja wtedy w maju pierwszy raz, gdy byłem w nowej bibliotece, pożyczyłem dwie książki.
Republika Nieustane Tango i Republika Komplet. To takie dyskografia płyt. Najbardziej mi się podobała piosenka Moja Krew. W czasie, gdy leciała ta piosenka, krzyczałem i śpiewałem z nimi. To mam Harry Potter i Kamień Filozoficzny. W roku ćwierćwiecza pożyczyłem wszystkie części. Plus ósmą część, która nie weszła do kin, czyli Przeklęte dziecko. No wtedy już ta akcja była tutaj. Niedawno ten gościu, który grał Hagrida, zmarł. W tym filmie kojarzy mi się jeden aktor, który grał. John Cleese. No. Nie pamiętam, kogo grał ten John Cleese. Nie pamiętam, kogo grał. Tutaj widzimy tutaj Hagrida, jak mówiłem. Tutaj widzimy tego Dumbledora. I tego nieuwielbianego przez jedyny nauczyciel, który nie uwielbia Harry'ego Pottera, czyli Snape. Ale oczywiście to on wtedy wrogiem Harry'ego Pottera jest jeden człowiek. Lord Voldemort. Ale każdy mówi o tym słynnym bohateru. Może wymawiać, ale Ministerstwo Magii nie chce wymawiać tego imienia. Bo też słyszałem tego sformułowania, tych nazwiska nie wolno wymawiać. A w książce było ten, którego imienia nie wolno wymawiać. No to taka wypowiedź bardzo. Tutaj mam tu trzecią część, drugiej części VHS-u, nie będę. Tutaj mam tu pirata. No tak, kolejne filmy. I tutaj coś fajnego. Hugo Safari. Było nawet w numerze majowym PSXX o tym czasopiśmie. Ja na całe szczęście mam cały rocznik ćwierćwiecza. Tutaj mam Hugo Safari, jak mówiłem. Mówiłem w poprzedniej w jednej z kolekcji o tej rubryce to SpaceX Extreme. W jednym z numerów było o filmie Super Mario Bros. 93, było o piosence Komety Król Flipperów. Trochę taki szalony rok był. Szalona piosenka rockowa. Było o pirackich, jak się odpalało pirackie gry na jedynkę i na dwójkę, ja najczęściej nie odpalam piratów. Było o Pameli Anderson, o Dark House Comics. No i tu itp. itd. Ale niedawno od siódmego numeru Axel z kanału Archwizacja zaczął znowu wspierać tę gazetę. On chce mieć wszystkie numery. Wspomnę o tym, co się działo w drugim półroczu. W drugim półroczu było o słynnej bańce Yatta Man. Teraz Napoleon 1 to leciło. Ach, to były czasy, wyobraźcie sobie. Ja nie oglądam takich seriali, ale te fragmenty oglądam. Czyli te. Najbardziej dziwne było te. Najbardziej dziwaczne była banda Dronio. No wtedy te czasy Polonii 1 i różne takie anime to był szok. Bo nawet o grze Thrill Kill była kiedyś taka gra. Niestety nie wydana na konsolę. Bo nawet druga część wywiadu pana Ireneusza. No. No i wtedy to był. No i tutaj widzimy numer lipcowy.
Dobra. Kolejny numer, czyli numer 7. I dodatek to był numer 300 jubileuszowy z okazji ćwierćwiecza tego czasopisma. Tam były różne tam życzenia od różnych gwiazd. Żych gwiazd, więcej nimi ten. Z Polska walczy o tym, czyli ten człowiek Warga był. Dark Archons Arhen, Arhen.eu. Piotr Mańkowski też, redaktor naczelny Pixela. Jakieś tam najlepsze osoby tam. No i tam ruszę tam postacie tam. No i w tym numerze w rubryce retro było tylko o dwóch rzeczach. O grze Dead or Alive oraz o takim wydawnictwie komiksów w Polsce Team Semik. Ten numer 300 zawsze czytam i to poprawię. W tym numerze było o tym pierwszym, jak powstało ten czasopismo. I tutaj też pamiętam swoje dzieciństwo. Jak ja nie znam tego czasopisma, gdzieś tam w tej dekadzie, w poprzedniej dekadzie to wiedziałem. Była historia Przemka Ścierskiego, legendy tego czasopisma. I tutaj widzieliśmy te projekty setnego numeru, a tu w setnym numerze był ten King Kong. Fajna ta okładka z King Kongiem. W 300 numerze wspomniano o tym słynnym Norbim. Nie z tym Norbim, który prowadzi komfort. Ten jeden z redaktorów, z dziennikarzy tego czasopisma Norbi, który też prowadzi swój sklep Norbit. Było też o tym. O tym Myszak. O tym jeden z dziennikarzy, Myszak, prowadził taki program na telce. Game Time. To bodajże chyba o grach chyba było tam trochę, ale takie filmowe też tam były, takie różne scenki. Neo Plus, taki konkurent. I też wspomniano o różnych innych, pokrótce wspomniano o innych czasopismach, takich konsolowych prac. Między innymi ten oficjalny polski PlayStation Magazine. No to też były takie czasy. PlayStation Funny, PlayStation Plus, Game Station, Mania, Game Boy Magazine, Cybermycha, Click, Play. Oj, to były mocne czasy. No to ja pamiętam, kiedyś miałem parę Cybermych. I tutaj miałem parę demówek, między innymi parę gier, między innymi ten Indiana Jack. I miałem te Crazy Frog Racing, dałem kolegce tam i już. We wrześniowym numerze było o grze Siphon Filter. Ale podczas mojej kolekcji starych czasopism o tym wspomnę, o tej grze, ale tam nie. No i tutaj miałem też wspomniano o synach, o dzieciach tego potentata automatowego z Kołobrzegu. Tak jak było w czasowym lipcowym numerze. I jako pierwszy był ten syn Marcin. No i wtedy we wrześniu nawet wyszedł PlayStation PSX Extreme The Movie. Oglądałem, bardzo fajne i ciekawe. Tu w październikowym numerze, bo wtedy od września dostałem z prenumeraty. Ale o zerowym też będę wspominał za chwilę. W numerze wrześniowym było o... Zaraz, bo tutaj chyba coś przeczyłem. Było o grze Alien Resurrection. Też była taka gra kiedyś. Resistance, upadek serii. Takie straszna taka gra. Taka nie dla dzieci. Ja bym w to nie grał i tyle.
oraz o kolekcjonerze gadżetów z powrotu do przyszłości. Między innymi ten słynny DeLorean. Och, DeLorean, o, to pamiętacie te czasy. I była wspomniana ta latająca deskorolka, niestety to trochę to było, trochę. Był nawet musical Powrót do przyszłości. No i tutaj przejdźmy do listopadowego numeru, bo to już zacząłem wtedy czytać, jak mało kto. Dobra, że październikowy była taka gra, która nie powstała już nigdy. Czyli gra Extreme. No i tutaj, która miała wyjść na. Miała mieć bodajże pierwszą grą, jaka mogłaby wyjść na. Na Game Boy Advance. Była druga część tego wywiadu Fana Powrotu do przyszłości. Było o tym pinballu, różne takie gadżety, między innymi ten almanak. O, może kiedyś tego almanaka zdobędę sportowego i sobie poczytam. Co to takie fajne, fajna taka gazetka. No i w tym samym miesiącu odbył się Extreme Party, który wrócił po kilku latach przerwy. Ja byłem na giełdzie winyli, ale o tym jakiej płyty to wspomnę w mojej kolekcji giełd. Płyt winylowych. Było o filmie Conan Barbarzyńca, był nawet film kiedyś nawet. Po grze, której dosłownie nie wyszło. Messia. Albo Messiah. Oraz o tych młodych wilkach. Potentanta automatowego z Kołobrzegu. I był czas na córkę, jego córkę, Anię. No, to już było już mocne. No i w tym numerze było nawet kalendarz, ja już powiesiłem. No i tutaj widzimy ten. No i tutaj kupiłem. No. No ja tutaj mam taką. No i wspomniałem o zerowym numerze, bo niedawno kupiłem. I dosłownie przyszło w dniu, gdy grę zaczynał ten Tomasz Orzechowski, ten kozak jednego z 10. No i w tym numerze, bo między innymi o roku 96, no to wtedy rok przed moimi narodzinami. Wtedy było wspomniane m.in. o CD Action, o Pegasusach, o filmie Twister, Backstreet Boys, o słynnej Macumbie, czy o konsoli Nintendo 64. Co tam było? O tym, jak dorwali pierwsze PlayStation. Było o grach jakieś tam ciekawsze. Crash Bandicoot, Die Hard Trilogy, Destruction Derby, Doom. Rayman, posiadam to w swojej kolekcji. Resident Evil, Ridge Racer, może kiedyś kupię to pierwsze Ridge Racer. Ja mam tutaj Ridge Racer Revolution, było screen. Suikoden, Tekken, Tomb Raider, Wipeout. Było tutaj już takie ciekawostki, między innymi Tips and Tricks. Ja nawet złapałem kody do Raymana. To też takie ciekawe. Było o graniu z otwartą klapką, czyli te pirackie gry na PlayStation 1. O filmach karate, o to wtedy w słowach.
Zazwali to kino kopane, bo o tych telewizorach plazmowych, ludzie, to były czasy, wyobraźcie sobie. Było w filmach Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Jackie Chan, czy nawet Chuck Steven Seagal. Ach, to były czasy, wyobraźcie sobie. Bo o tym fenomenie profesjonalnych giercowni, wtedy tak na godzinę mogłaś grać na PlayStation, no tutaj to były czasy. Był wywiad z panem Piotrkiem, to tam już takie czasy były. Takie mocne czasy. Było o grach na tym akceleratorze sprzętowym na PC-cie. Wygładza piksele w Rotoriderze. Ach, to były czasy, to były, wyobraźcie, czasy. A nawet było o tych anime z Polonii 1. Polonii 1 kojarzy nam się obecnie, no, kojarzy nam się dla niewielu to magazyny Disco Polo, Power Dance, był nawet Werdykt, Drużyna A, MacGyver. Ach, to były czasy. I tutaj wspomniane były o różnych filmach. Kapitan Tsubasa był na TVP Sport nawet. Sali Czarodziejka. Ła, to też takie. Ciekawsze bym nazwał. Jakieś tam ciekawe tytuły. W Królestwie Kalendarza. Czyli DBP Jutro i Tina Wczoraj. Takie zabawne nazwy, zabawne nazwy tam mieli. Hela Super Dziewczyna, Zoro. Ja, tytułowy Yataman, Baseballista, Generał Deimos, czy nawet Super Dan, który wyszedł bodajże z 2004 w Polonii 1 i te seriale anime już się kończyły, bo emitują teraz powtórki. Wlecach kupem zerowego numeru. Kupiłem jeszcze parę numerów z 2019. No i pamiętam, co. No tutaj prawie wszystkie numery mam z 2019. Tutaj mam film. Ich tutaj jest. Tutaj kolejne ten. Różne tam filmy. Tutaj mam takie filmy. Taki program był kiedyś. Pytanie na śniadanie. Do dziś to leci. A tutaj mam odcinek, gdzie jeden z prowadzących tego odcinka był ten. Ten, no. Włodzimierz Szaranowicz. O, to już większość wie, o kogo chodzi. Legenda. Może kiedyś zgam fragment. Tutaj tak. O, przepraszam, tutaj. Kolejne filmy. Tutaj no ta. Tutaj mam coś nowego. Kariera Nikosiadyzmy. W tym filmie grał wujek Czarek. Pamiętam, że gdzieś po północy leciał I Love You. Grał właśnie ten wujek Czarek w roli Adasia Miałczyńskiego. Ja najbardziej pamiętam Dzień Świra i legendarna Szkoła Poetów. Jesus Christ! Kurde, ja pierdzielę!
No to ten cytat kojarzy mi się po dziś dzień. No i tutaj widzimy ta gała ta. Toż ta po samej lewej stronie. Niedawno pojawił się film o nazwie Anna, albo Ania, nie powiem tytułu, który był tak popularny, że wyszło na DVD nawet. I tutaj widzimy te dwie kobiety, które były w klubie basenowym, ale widzimy tutaj podczas sesji okładkowej. Oczywiście były już ubrane, ale filmy były absolutnie bez niczego. No i tutaj grał ten Ferdek Kiepski. Ja pamiętam, niedawno Świat według Kiepskich się skończył. Pamiętam różne takie odcinki. Margaryna Gagarina, Wiara, czyli Cuda, Chłopaki OK, Żłopuś, Eksperyment Sen, Przezorny zawsze ubezpieczony, czy Śpi kochany śpi, no, Rekord Guinnessa. Ferdosik, ty ten Janosik z Świata Kiepskich. 5 minut, czyli rower Błażeja i słynny Klaudiusz itp. itd. Jeszcze Kiepscy dają czadu, jeszcze złote kierpce. Ach. To były czasy, wyobraźcie. Jeszcze zakazane piosenki, siekiera, motyka. No i ktoś wie, o co chodzi. Ale pamiętam, że w pewnym grudniowym dniu start filmu było w jednej godzinie, o 20:00, na Pulsie i na Kino Polska. No. Tutaj kolejne tam filmy. No już nie zdołam. Tutaj mam Killer. Tutaj mam sprawdzę w piracku, bo dostałem od sąsiadki. Niedawno od sąsiadki od jednego ze sąsiadów dostałem folię na płyty winylowe i tu wszystkie schowałem do folii. Ale reszta została. Jak kupię kolejne winyle, to schowam. Tutaj mamy King Size. Niedawno o tym opowiedziałem historię. O tym z 12 grudnia, o tym na Trzyszkowniku Kilkujatku. Tutaj kolejne te filmy. Kosmiczny mecz. Ach, to były czasy, wyobraźcie sobie. Mam tu na DVD tą drugą część. Król Lew. No, tam. Tutaj mam księżniczkę Łabędzi. Ten, który grał tego księcia Derka, teraz jest Fredem ze Skubiego Dół. Fred ze Skubiego Dół, to już większość wie. No i w tym filmie też są piosenki. Jego talent wokalny warto znać. Tutaj mam Kwiaty na poddaszu. Niedawno natrafiłem na fragment Familiady z listopada 94. Jezus Maria, nie widziałem jeszcze takiego odcinka. Jeszcze nie widziałem, co tu się wtedy działo. Wtedy użyto tej melodii, gdy był koniec finału, czy nawet początek drugiej części finału. No to były czasy, wyobraźcie sobie. No i tutaj, bo w stylu amerykańskim, a teraz to, co znamy obecnie. Tutaj mam film Lava. No. Tutaj.
kto to gram w tym filmie? Kto to gram? Gustaw Hołubek? Artur Śmiejewski, no większość wie. Teraz ten, legendarny ojciec Sandomierza. Większość wie, o co chodzi. Gra też Grażyna Szapołowska, to większość wie, o co chodzi. Henryk Mista, to ten wielki elektronik z pana Kleksa. Piotr Łączewski, również pan Kleks. Tadeusz Łomnicki grał w tym filmie. Jakieś tam... Jan Nowicki niedawno zmarł. I to jest film z 89, to napisałem 90 rok. Też niedawno natrafiłem na... natrafiłem na... Jako zanim odpaliłem kasetę, to widziałem tutaj naklejkę, bo to jest wypożyczalni VHS-ów. Kolejna perełka. Tutaj mam tutaj kolejne filmy. Nie będę już wymieniał, tutaj mam coś fajnego. Liga Niezwykłych i Śnięty Mikołaj. No ja pamiętam, że w tym samym dniu był ten mikołajkowy blok reklamowy i nawet wyemitowano ostatni odcinek pierwszej serii Fort Boyard, gdzie kapitanką była ta Aneta Florczyk i ta jedyna kobieta na świecie, która przeszła konkurencję jak Talibur. Tutaj mamy kolejne dzieła, filmy. Może już ten... Tutaj mam film Matylda. Niedawno znalazłem fragment z polskim dubbingiem. Ja się chciałem usłyszeć, jak brzmiała Matylda z polskim dubbingiem. To też fajne było. A tu mamy z polskim lektorem na kasecie. Ach, to już było mocne. To mam Milczenie Baranów, parodia filmu Milczenie Owiec, a w tym filmie tam grała ta, Joanna Pacuła, Polka taka, no. A tutaj mamy oryginalną wersję filmu, czyli Milczenie Owiec, może na release to będę. Tutaj mam coś fajnego, nowa kaseta. Miś, ja mam to wersję z 99, ale tutaj mamy wersję z 93. Od firmy Abox. Też to bardzo kto kupiłem. I kto wtedy grał w tym filmie? Bo już większość chyba się nie wie. No, kto tam grał? Oczywiście Stanisław Tym. Christine Paul, ta jedyna Brytyjka lub teraz ta Christine teraz mieszka w Ameryce, albo była wtedy od urodzenia Amerykanką, albo przyjechała na chwilkę do Polski, by wystąpić w tym filmie właśnie. Krzysztof Kowalewski tam grał, świętej pamięci, Bronisław Pawlik, Wojciech Pokora, o to też... Też, niestety już nie żyjący Wojciech Pokora.
Jan Kociniak, no, ten od Republiki Obywatela GC. No i tutaj kolejne filmy. To co tu mamy kolejne? Czekamy tutaj. Coś tam. O! Oblężenie Paco. Sprawdzałem zamówki telewizyjne, gdzie leciał właśnie ten film. Dowiedziałem się, że bodajże nawet jedna z emisji leciał bodajże, chyba pamiętam, 30, nie pamiętam, chyba to było 1 czerwca 2003 roku, gdzieś tam z pewnej stacji telewizyjnej. I w tym samym dniu premierę miała Życiowa Szansa. No to też, tak było. O, tutaj mam. O, przepraszam. Tutaj mam. O. Ojca Chrzestnego. Ten film nawet pamiętam, też kupiłem w Lombardzie. Udało mi się sprawdzić. I działa jak należy. O Kuti Łowcy. Chyba tam czyta Lucjan Szołajski. Tutaj mam film Opowieść Wigilijna Myszki Miki. Tutaj mam tutaj dwie takie. Był kupon klubu książek Disneya. Klubu książek Kubusia Puchatka. Ja należałem do klubu książek Disneya. No, miałem tę Gwiazdkę Niespodziankę Wujka z Knerusa. Miałem Królewną Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków. Miałem Rudeka i Reksa, Kopciuszka. Nie pamiętam jeszcze jakie książki dostałem. No i. Potem zostałem wypisany, bo wyrosłem. No, szkoda. Szkoda mi tej. Szkoda. Jeszcze tam książki, co tam. No. A w sprawie. Zapomniałem powiedzieć o filmie. Kariera Rikosia Dyzmy. Nawet leciała na HBO. 5 minut przed Nowym Rokiem. W 2003 bodajże trzecim. Tutaj mam Pijany Mistrz i Projekt B. Niedawno na Ale Kino Plus leciał film o Jackie Chanu. Nawet śpiewał piosenki. I wydał bodajże setki płyt. Ciekawe, czy gdzieś można znaleźć jego płyty w Polsce. Na winylu nawet. No.
No i tutaj pomiędzy miłością a nienawiścią tam właśnie była zapowiedź Super Mario Bros. Poranek Kojotę. Ja pamiętam ten czas, jak się oglądało gdzieś w grudniu. Natrafiłem w telewizji stop klatka. I w czasie, gdy oni klnęli, to był ten słynny sygnał. Też mam w killerze. Ludzie. W szoku byłem. Ale w wersji z Kino Polska nawet. Była wersja bez żadnej cenzury. Ciekawe, czy nawet ocenzurowali atuty. Nie oglądałem, ale wyłączyłem i tyle. Tutaj mam film Przeminęło z wiatrem. Niedawno ktoś wrzucił program, czy przeminęło z wiatrem w tym dniu premiery pierwszej części. I tu jest koncert Whitney Houston w La Colombe. To była część pierwsza. I leciało po wiadomościach obie części. O, tutaj mam psychozę, zwierzęcy folwark, gdzieś tu też tam. I bez śladu, o tym udało mi się znaleźć. Był kiedyś taki serial bez śladu. No i przed filmem bez śladu był fragment Life Aid, ostatniej minuty transmisji. Już się kończyło. Już były napisy końcowe, plansza produkcyjna TVN-u i tam. Tak, były tylko zapowiedzi. Tutaj mam pszczółkę Maję. Tutaj mam quiz show. Pamiętam, że niedawno natrafiłem, że dzień przed premierą Teletudio 21 w Polsce był film quiz show. Ja pamiętam, to się oglądało. Oj, to się oglądało. O, tutaj mam Ramayama, Legenda o Księciu Ramie. Axel pokazał, że ma tą kasetę, ale nawet pokazał swoją kolekcję wszystkich numerów, swoich numerów czasopisma PSX Extreme. Ale nie posiada wszystkich, bo tam brakuje mu kilku na 10 numerów bodajże. O, to jest dobry tytuł. Rozmowy kontrolowane. O, to też bardzo znany film. Też niektóre z aktorów pamiętam. No tu pamiętam, tam grał Marian Opania. Nawet ten Krzysztof Kowalewski tam grał nawet. I tutaj to, co byli wspomniani. Irena Kwiatkowska i Alina Janowska. Tam obie znane z wojny domowej. Jeszcze była Bożena Dykiel, Jerzy Turek, Jerzy Bolczak, czyli Kulaj tym kołem, Kulaj tym kołem, pamiętacie? No, to były czasy. No i tutaj, gdy otworzyłem, dostałem tutaj jeszcze taką karteczkę z ulotką z tytułami filmów, jakie wyszły od Aboxu. Jakie tam filmy tam były? Co to było? Akademia Pana Kleksa. Mam to od Wideo Rondo. Awantura o Basie. Brunet wieczorową porą. CK Dezerterzy. Człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, faraon, Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, Halo Szpic Bródka, Jak rozpętałem drugą wojnę światową, czyli Grzegorz Brzęczyszczykiewicz,
Krzyżacy, Kochaj albo rzuć, Kogel Mogel, Lalka, Lata 20, Lata 30, ach. Miś, Nie ma róży bez ognia, nie ma mocnych. Mam to od Magic Pictures. Tak. Nie lubię poniedziałku, mam od Best Filmu. Och, Karol. O dwóch takich, co ukradli księżyc. Pan Wołodyjowski. Potop, ja mam tutaj jedno, pierwszą część, drugiej nie chcę mieć, bo... To poeta to nagrania Łukasza M, bo niedawno... Tutaj w Ochrożarze mieli dużo perełek. Na przykład zakończenie programu pierwszego z 85. Jeszcze z tą planszą statyczną z 84. Ktoś nawet znalazł. Zakończenie programu drugiego. Programu drugiego z 87. Jeszcze z hymnem Polski planszą. Nie zapomnij wyłączyć odbiornika. Jeszcze ktoś Analog Noise wrzucił pełny odcinek Oko za Oko z tym panem Wielkim Bratem w roli prowadzącego. Jak wspomina te programy, które oglądałem w dzieciństwie, to były sporo czasów. Nawet natrafiłem na pierwszy i drugi odcinek Holenderskich Milionerów. Jeszcze natrafiłem na pierwszą zapowiedź Milionerów. To też tam było. Nawet Łukasz M. wrzucił piramidkę, fragment piramidy jeszcze z tym panem, który prowadzi Milionerów. Songowanie na ekranie też niedawno ktoś pokazał. Niedawno ktoś wrzucił drugi pełny odcinek, ale z kropkiem wtedy. No ale w obu tych odcinkach... Nie będę spoilerował, jak to się skończyło. Pan podróżny pana Kleksa, pan Kleks w kosmosie, poszukiwany poszukiwacza, mam to na DVD. Przygoda na Mariensztacie, psy, rodzina Lesiewskich, Rzeczpospolita Babska, to jakieś porno, trochę taki smacznego telewizorku. O, to były czasy smacznego telewizorku. Trochę jak ta, Ring, klątwa. Ring był kiedyś taki film z Japonii. Skarb, szata z siódmej klasy, Fusili w puszczy, Zakazane piosenki, no i Zemsta, ja, to nowsza, ta starsza Zemsta, ta nowsza, to większość wie, o co chodzi. No i tutaj jest adres. Abok, Toruń, ulica Grunwaldzka 13, jeżeli ktoś pochodzi z Torunia i wie, co teraz się mieści, może... Jakaś inna dystrybucja jest, może coś tam innego, proszę dać znać w komentarzu. No i tutaj jeszcze pamiętam, tutaj kolejne kasety. Niektóre mają dwie egzemplarze i mają inny początek, o tym wam wspomniałem wielokrotnie. Tutaj mam sami swoje też, bo ktoś w TV Markecie to kupił i dostałem. No, tutaj mam Samotny Wojownik. O, to były czasy. Ja niedawno nawet... Zauważyłem, że widziałem tutaj kolejną pieczątkę z wypożyczalni. No. I tu stało tak. Księżnica Płocka w imieniu Władysława Broniewskiego, wypożyczalnia kaset wideo. Płock, ulica Kościuszki 5. Jeżeli ktoś pochodzi z Płocka i wie, co teraz się mieści, może biblioteka albo
wypożyczania DVD Blu-ray, to proszę dać znać w komentarzu. O tym nie wspomniałem. Też na dwójce ostatnio leciało, ale ktoś wrzucił fragment z polskim lektorem. Tu Tomasz Hoody z Cindy Crawford. Oczywiście tam czyta Tomasz Knapik i kobieta o nazwisku Rogińska. Tutaj kolejny film, Straszny Film 3. Niedawno na to film, Straszny Film 2, który wleciał w tym samym dniu, gdy była gala tygodnika Piłka Nożna, gdzie wygrał nasz napastnik Robert Lewandowski. I pierwszy raz po 2 latach przerwy odbyło się w gronie znakomitych ludzi. Ten rok egzekwo otrzymali ten trener Rakowa Częstochowy i Czesław Michniewicz. Teraz trenerem jest Fernando Santos. Fernando Santos kojarzy mi się niestety z porażką na Euro 2016, gdzie przegraliśmy. Wtedy był trenerem Portugalii i rozbroił zwycięstwo. Zwyciężyli. Pamiętam tą drugą część i była taka scena. No nie masz, czy była taka scena z tym czarnoskórem i ta roślina rosła i rosła i żyła jeszcze na dodatek. Boże, to było dosyć straszne, ale ta scena z kotem pokazałem koledze i biedny trochę miał koszmary. No. Tutaj mam Scooby-Doo na Wyspie Zombie. Niedawno nawet natrafiłem na Scooby-Doo Powrót na Wyspę Zombie. Był kiedyś taki film. Ech, to były czasy. Wyobraźcie, Scooby-Doo, Niewesołe Miasteczko. W tym roku mija ćwierć wieku od premier polskiego Cartoon Network. Tutaj mam film Sex Misja. O, to też legenda. Legendarny film, legendarne dzieło. Legendarny film, legendarne dzieło. Kto tam grał w tym filmie? Tych głównych bohaterów, kto tam grał? Bożena Strójkówna, no ta, która ówczesna już żona Juliusza Machulskiego, tego co się dowiedziałem. Beata Tyszkiewicz tam grała nawet. Żada Hani, która niestety bodajże 2 stycznia, w dniu drugiego finału orkiestry zmarła. I Wiesław Michnikowski. Ten ostatni wymieniony grał ekscelencji i przybrał się za babę, no. To też bardzo legendarny film. Ciekawe, co się wydarzy za 21 lat, w 2044. Nie wiem, co się wydarzy. Jak wtedy poprowadzę Q&A Wideofala 2044? Powiem coś bardzo dziwnego. A co się dzieje w roku Terminatora, to nie wiem. Tutaj mam kolejne te filmy, tutaj mam Serpico, kaseta sprzed 40 lat. Tutaj mam Shreka. Tutaj tam... Mam całą trylogię. Tutaj mam koncert Ozzy'ego Osbourne'a i koncert Lenny'ego Kravitza. Tam mam film U2 Rattled Ham, tam czytał Wojciech Mann. Tutaj mam film Specjalista. Też mam nagrane z telewizji, z Polsatu. I to w mega hicie jeszcze. Taka była kiedyś seria. Tutaj mam Speed, Niebezpieczna Prędkość, czyta Lucja Szołajski. Tutaj mam Strażnika Czasu.
No. Tutaj mam strażnika Teksasu. Pierwszy pilotażowy odcinek. O, kolejne za chwilę. Nie będę już mówił. Tutaj mam coś fajnego. Udało mi się znaleźć tytuły dwóch filmów. Niestety napisy końcowe serialu Posłaniec Szczęścia. Oraz film Misja w czasie. Czyli 7 Days, a to Posłanie Szczęścia, nie pamiętam tytułu oryginalnego. To był odcinek 9, a 10 wyemitowano w Dzień Dziecka, w czasie premiery życiowej szansy. No tutaj kolejne filmy. A, co to zapomniałem? Święty Mikołaj. Boże Narodzenie leciało, w ETV leciała cała trylogia Świętego Mikołaja. Znaczy jest od pierwszej części aż do ostatniej trzeciej. A, tutaj zapomniałem, tutaj. Zaraz tu wrócę do świetlików. Tutaj mam Świat Dzikich Zwierząt. Tam w roli Spina był ten Jacek Borkowski, który był, mógł być prowadzącym Jaka to Melodia. A wtedy Robert Janowski miał być jednym ze solistów, a miał być nawet brany pod uwagę Maciej Kurzejewski. No i Robert oficjalnie został nowym prowadzącym. No i finalnie Jacek Borkowski dostał angaż do serialu Klan. Grał wtedy pana Rafalskiego. Tutaj kolejne filmy. O, jakiś program dla dzieci, Festiwal Muzyki Country w Sopocie, Piknik Country w Mrągowie, koncert Christiana Normana w Złotowie itp. itd. I koncert zespołu Big Cyc. Ach, a Purpurowy Deszcz leciał do 23:50, czyli 10 minut przed odliczaniem, bo już były oficjalne ostatnie odliczanie do nowego roku. A nawet 3 września miała miejsce premiera filmu Historia warta oddania. Oglądałem cały film. Też na tej stronie można znaleźć ten film. Tutaj mam teledyski. Tutaj mam Świat według Kiepskich. Mam tutaj parę. Pewne odcinki, jeden fragment. Fragment odcinka. Chłopaki OK, 24 finał WOŚP. No, mam tutaj fragmenty odcinków. Ten odcinek, gdzie pan po raz drugi padły cztery samochody. Tutaj mam postać na milion, milionerzy. Sprawy tych milionerów to już na tej jednym z odcinków była trzecia gra Leona Winchrida. Był wtedy drugim graczem, który grał w trzech odcinkach i wygrał. Było dwóch Szwedów. Jeden był Per Hjulberg, drugi to Ulf Jensen. No i czwarty był ten nasz Polak, Tomasz Orzechowski. O tym wspomniałem w Kiotej 2023. Tutaj był nawet najlepszy z najlepszych, Kłamczuch i ta słynna familiada.
Tytułem Tom i Jerry, ale kino. Niedawno w Cartoon Network leciała Tom i Jerry Wielka Ucieczka, teraz pod tą nazwą. I z tym samym dubbingiem, co tam. Tutaj mam film Super Pies. Kolejne tam tytuły filmów. Tutaj mam coś fajnego. Tylko głupcy i konie. Dosłownie był reprint 3 lata przed oficjalnym zakończeniem tego serialu, tego sitcomu. Niedawno jeden z aktorów zmarł. Najlepsza była ta scena, ten najlepszym odcinkiem był A Touch of Glass, gdzie ten żyrandol spadł. Bardzo zabawna scena. Warto, może ktoś to pamięta. Mam to w najlepszych scenach z kaset. Tutaj mam kolejne filmy. Tutaj mam uwolnić orkę. Cała. Brakuje mi czwartej na DVD. Tutaj mam wabank, brakuje mi drugiej części. To tam. Tutaj mam Wiedźmin. Niedawno pożyczyłem książkę o historii Wiedźmina. Pierwsza powieść była w 86 lub 87, a pierwsza wydana książka była w 90 roku. Była o tej historii fenomenu i o tych kolejnych częściach tej serii. A w sprawie tego Wiedźmina, o tym zapomniałem. To był ostatni film, gdzie kompozytorem był Grzegorz Ciechowski, który potem zmarł bodajże po premierze filmu gdzieś tam pod koniec roku. Tutaj mam Wielki Szef, jakieś te dwa, Pomoc Domowa. Specjalny odcinek Rodziny Zastępczej i Rodzina Awaria. W sprawie ciekawej, że przed emisją pomocy domowej był Disco Relax. Tak, był końcówka bloku reklamowego przed tym serialem i po programie Disco Relax. No, ciekawe. Ludzie, ja się po prostu w szoku byłem. Tutaj mam najstarszą moją kasetę w moich zbiorach, Wilki Morskie. Tutaj mam trylogię Winnetu. No nie będę tutaj mówił. Tutaj mam Wstęp Zbrojony. Tam grał ten Ice-T i Ice Cube. I tutaj była jeszcze pieczątka. Jowi, spółka cywilna. Krotoszyn, Aleja Powstańców Wielkopolskich 53. Jeżeli ktoś pochodzi z Krotoszyna, ja tu przejeżdżałem. Chyba nie pamiętam, co tam było.
Ciekawe, jaki będzie pomysł, bo wtedy mojej kolekcji kaset w ochronie nie będzie. Może coś pomyślimy. Może specjalna kolekcja z okazji 30-lecia powstania konsoli PlayStation 1. To taka kolekcja chyba bym pokazał tam. Tutaj mam taki film, wszystko jest śmiechu warte. Był kiedyś ten program, a to były czasy niedawno. Też to oglądałem też w dzieciństwie. Tutaj mam za 10 minut północ, też stara kaseta sprzed 40 lat. Druga, trzecia najstarsza kaseta bodajże. Nie wiem, kiedy Serpico i ten film za 10 minut północ się pojawił. Tutaj. Mam serię zaczarowane opowieści. No i tutaj zegarek Beckham. No i tutaj mam takie filmy. Zapłata, Love and Sex. I tutaj fragment nagrody gwarantowanej. Jednego turnieju interaktywnego, jak posiadam. I tutaj mam te ostatnie minuty emisji z programu z jedynki. Tutaj jakiś tam fragment filmu, jakiś serwis TV, koczek i był taki dzień i notacje. No, był ktoś tu wrzucił, powiedział, czy może kiedyś gram. Zemsta. No tam. Dobra. Tak wygląda update mojej kolekcji. Prawdopodobnie ostatniej. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.